Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w nowym Daily Vlogu. Tak jak obiecałam, tak też robię i raz na jakiś czas tego typu filmy będą pojawiały się tutaj na moim kanale i właśnie dzisiaj postanowiłam nagrywać. Co prawda, mieliśmy zupełnie inne plany z samego rana, ale dostaliśmy przed chwilą telefon, no i te plany nam się zmieniły, zaraz wam powiem, o co chodzi, ale na początek powiem wam, że dzisiaj zapowiada się piękna pogoda, ma być dosyć ciepło. Więc ja jestem jak najbardziej na tak, ponieważ ja już, słuchajcie, no nie mogłam się doczekać tej wiosny, a z takim naprawdę, powiem wam, utęsknieniem, więc ta wyższa temperatura, słońce dodają mi masę pozytywnej energii i mam nadzieję, że u was też tak jest, mimo tego, że od dzisiaj mamy totalny lockdown do 9 kwietnia, ale pamiętajcie, zdrowie najważniejsze. W związku z tym, że dzisiaj będzie całkiem ładna pogoda i mieliśmy dużo spraw takich do załatwienia poza domem, to stwierdziłam, że ubiorę się dosyć wygodnie. Jak widzicie, mam na sobie okulary ze sklepu Lux Brille, takie przyciemniane, cieniowane, różowe, nausznica ze sklepu MACD, cienki golfik niebieski z Zary, kamizelka ze sklepu Pauza, ramoneska zamszowa, którą już doskonale znacie, ze sklepu Candy.tm, torba szara zamszowa od Bigordi, szare dżinsy, przecierane, wygodne buty i tak właśnie się dzisiaj prezentuję. Natomiast powiem wam teraz, jakie były plany na dzisiejszy vlog i jakie mieliśmy plany od samego rana, a mianowicie mieliśmy dzisiaj jechać ja i Max do dr Pander, ponieważ Max miał dzisiaj mieć wykonany ostatni, trzeci już zabieg z lasera frakcyjnego. I tak sobie pomyślałam, że pokażę wam ten zabieg. No ale tak jak mówię, dostaliśmy przed chwilą telefon od pani doktor, zmieniły się trochę plany, przełożyliśmy wizytę, więc nie martwcie się. Pokażę wam ten zabieg, jak on przebiega, jak on wygląda, bo pamiętam, że za pierwszym razem, kiedy wybraliśmy się do doktor, żeby wykonać ten zabieg, wrzuciłam wam taką mini relację na moim Instagramie i zapytałam was wtedy, czy macie ochotę zobaczyć, jak ten zabieg przebiega. Dostałam od was wtedy bardzo dużo pozytywnych odpowiedzi, że tak, że chcecie zobaczyć, jak wygląda sprzęt, jak to wygląda na skórze i tak dalej. No więc nagram wam ten materiał, ale to już będzie w innym daily vlogu. Co dzisiaj będzie się działo, nie zdradzę wam, żebyście oglądali dalej. Także słuchajcie, ja zmykam, bo Max pojechał umyć samochód, pojechał zatankować i już czeka na mnie na dole. No i zobaczymy, co wymyślimy i co uda nam się dzisiaj ogarnąć. No, kochani, my już jesteśmy razem. Może byś się tak przywitał. O, dzień dobry. Witam, 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 witam. Tak, cześć. Jestem tutaj. Jak widzicie, samopoczucie mamy bardzo dobre i pomyśleliśmy, że pojedziemy teraz na Saską Kępę do jednego z naszych ulubionych sklepów, a mianowicie do Piccola Italia, zrobić małe zakupy, które nam są potrzebne na święta. Tak? Mamy listę mniej więcej tego, co nam jest potrzebne. Zobaczymy, co uda nam się kupić. O! Czekajcie, zniknęłam. Jestem. Jestem! Ja też jestem. Także słuchajcie, jedziemy do Piccola Italia. My zresztą ten sklep pokazywaliśmy wam już wiele razy i wiecie, że jeśli chodzi o dobre, jakościowo fajne produkty włoskie, to bardzo lubimy robić tam zakupy. Także zobaczymy, co uda nam się teraz kupić, a może później pojedziemy po kwiaty? Tak, no. Tu też przydałyby się świeże kwiaty w domu, zobaczymy, czy będą już w sprzedaży nasze ulubione, ukochane lilie. O, także taki plan. Właśnie mówię, czy będą. Bo ostatniej nie było. Dużo tulipanów teraz jest. No tulipanów jest dużo, ale ja mam ochotę na fajny zapach, a słuchajcie, ja i Max uwielbiamy zapach lilii, już nie mówiąc o tym, jak one pięknie prezentują się w wazonie. Tutaj widzicie jedne z naszych ulubionych przecierów pomidorowych, paset, które często wykorzystujemy do ragu. A tutaj przy okazji wam pokażę, to są najlepsze savoiardi do robienia tiramisu. We Włoszech siostra Massimo bardzo często z nich korzysta i też je właśnie poleca.
I przy okazji was się zapytam, kto z was jadł tarali? To był, słuchajcie, ulubiony przysmak mojej teściowej. Uwielbiała. Zwłaszcza, o właśnie, te. Tylko w takiej wersji big, czyli zdecydowanie większej. Co kupiłeś? Co? Bazie, pokaż. Na Wielkanoc? Ale wiesz co, może jeszcze jedno weźmiemy. Ile kosztowały? 8 zł. No dobra, a tutaj co masz jeszcze? Nie było lilii? Nie. No, tu lipane, leki piękne, pomarańczowe. Tak? No dobra, jedziemy. My już w domu, więc tak szybko pokażę wam nasze zakupy. Oczywiście kwiaty już widzieliście, czyli tulipany. Zdecydowałam się w końcu na jeden zestaw tych bazi, więc zaraz je sobie ustawię do wazonu. No i oczywiście co? Grana padano, który będzie mi dzisiaj potrzebny do czegoś, co będę robić i wam wrzucę przepis. Oczywiście zapas tych pasat, które też wam już pokazywałam w sklepie. Zaraz je sobie wyniosę do spiżarki. No i co jeszcze? Woody, ulubione parówki z serem mojego Massimo, do których już się oczywiście dorwał po drodze, jak widzicie. Wzięliśmy też mortadelle i buratę, którą ja uwielbiam. Proszę bardzo, będzie na wieczór, może do sałatki. No zobaczymy. Także słuchajcie, tak prezentują się nasze zakupy. Nie udało nam się wszystkiego kupić, co mieliśmy w planach, ale najważniejsze pasaty są do ragu. I grana padano do dzisiejszego dania. Zabieram się właśnie za przygotowanie czegoś pysznego na kolację. I to jest taki przepis, który już wam pokazywałam wielokrotnie tutaj na moim kanale, ale ponieważ przychodzi dużo nowych osób, to stwierdziłam, że mogę wam go jeszcze raz przedstawić. Przepis jest banalnie prosty, a uwierzcie mi, że jeśli wykorzystacie go na święta, to zaskoczycie wszystkich domowników, rodzinę i nie tylko. Banalnie prosty, a niesamowicie pyszny. I będzie to ciasto z ziemniaków z dodatkami. Obłędne ciasto. Ziemniaczki już mi się tutaj gotują, ale opowiem wam teraz o składnikach, pozostałych składnikach, które będą potrzebne właśnie do zrobienia ciasta. Tak naprawdę możecie do tego ciasta dodać wszystko to, co lubicie, co będzie wam pasowało. My zazwyczaj robimy je z mozzarellą, z jajkiem, a w sumie to z jajkami, z szynką, z salami, z dużą ilością pietruszki, dużą ilością parmezanu, grana padano. Dodajemy też wędzoną mozzarellę, niestety teraz nie udało mi się jej kupić, ale musicie też dodać odrobinę mleka, surowe jajko, zresztą zaraz będę wam wszystko po kolei pokazywała. Ilość składników jest uzależniona od tego, jak dużą będziecie mieć tortownicę i na ile będziecie przygotować, na ile osób będziecie przygotowywać właśnie to ciasto. Ja zazwyczaj robię tak na oko, czyli na przykład 3 jajka, tak mniej więcej około 100 gramów szynki, 150-200 gramów salami. Tutaj mam akurat dwie mozzarelle, ale zazwyczaj to jest jedna mozzarella i jedna prowola. Jedno jajko, garść posiekanej pietruszki, tutaj mam tak mniej więcej 1/3 mleka i powiedziałabym, że pół kilo ziemniaków. No i zobaczcie, mam tutaj już gotowe ubite ziemniaki, ugotowane w osolonej wodzie. Dorzucam trochę masła, dodam teraz mleko, dodam również całe jedno surowe jajko i wszystko ze sobą razem wymieszam. No i zobaczcie, mam już gotową taką właśnie masę ziemniaczaną i teraz do niej będę dodawać wszystkie, które tutaj mam składniki, dużą ilość parmezanu, odrobinę pieprzu, soli i wszystko razem ze sobą mieszać. Thank you.
Masa jest już gotowa. Nie pozostaje mi nic innego, jak przyłożyć ją do tortownicy. I tortownicę oczywiście wcześniej wysmarowałam masłem i posypałam bułką tartą. Pamiętajcie również o tym, żeby posypać wierzch dużą ilością parmezanu, odrobiną pieprzu. Ja jeszcze dodaję troszkę wędzonej słodkiej papryki. Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni. No i tak gotowe ciasto możemy już włożyć do piekarnika mniej więcej na godzinę. Będzie pachnieć w całym domu. Gwarantuję Wam. No dobrze, kochani, skorzystam teraz z chwili wolnego, ponieważ ciasto się piecze, więc mam mniej więcej godzinkę na to, żeby się wykąpać i zmyć wreszcie makijaż. Ale zanim to zrobię, to na specjalne życzenie chciałam Wam pokazać, jak mniej więcej po miesiącu, półtora miesiąca funkcjonuje teraz moje czoło od podania botoksu. Bo jak zapewne pamiętacie, robiłam dla Was taką relację, gdzie razem z panią doktor stwierdziłyśmy, że pokażemy Wam, jak wygląda podanie botoksu na różne okolice twarzy. Zrezygnowałyśmy wtedy z wykonania botoksu tutaj w okolicy lwiej zmarszczki. Natomiast ja Wam również tłumaczyłam w tym filmie, że ja wykonuję botoks w celu przyblokowania ruchu brwi, ponieważ mam bardzo silną mimikę twarzy i irytuje mnie to, że jak coś mówię, to wtedy podnoszę jedną brew wyżej, drugą niżej. Nie będę Wam już teraz tego tłumaczyć. Natomiast poprosiłam panią doktor, żeby podała jeszcze botoks tak, jak się podaje w celu zniwelowania zmarszczek na czole. Bo nie oszukujmy się, 90% osób, które przychodzi na botoks na czoło, przychodzi w celu zniwelowania zmarszczek. Nie dlatego, nie w takim celu jak ja, żeby przyblokować sobie mimikę brwi. Chociaż, no tak jak mówię, są takie osoby, no powiedzmy 10% osób przychodzi w różnym celu, żeby jednak coś tam na tej twarzy poprawić. Ale zdecydowana większość przychodzi na to, żeby zniwelować zmarszczki. I tak też został podany botoks, czyli zrobiłyśmy go. Nieco więcej i zrobiłyśmy go w okolicy tutaj, jednego z najważniejszych mięśni, który jest przyczepiony do naszej czaszki, żeby też kontrolować cały ten ruch czoła i zablokować ruch czoła i te zmarszczki poprzeczne, które najczęściej pojawiają się właśnie tutaj, żeby je zniwelować. Ja Wam o tym mówiłam. Także widzę w komentarzach, że gdzieś tam piszecie, że macie wątpliwości, a mianowicie to, że widzicie w moich filmach, że moje czoło całkowicie przestało się ruszać. I rzeczywiście możecie odbierać to w ten sposób i mieć takie wrażenie, bo tutaj muszę zaznaczyć, że tak. Po pierwsze, wszystko zależy od tego, jak mam ustawioną kamerę, czy wyżej, czy niżej. W związku z tym też inaczej Wy macie podgląd na to, co tutaj widać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ja podczas nagrywania moich filmów też skupiam się na treści i trochę na kontrolowaniu mojej mimiki. A trzecia sprawa, ponieważ nie jestem do końca przyzwyczajona do tego, jak w tej chwili jest przeblokowane moje czoło, to też skupiam się na tym, żeby jednak nie podnosić za wysoko brwi. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Mam nadzieję, że uda mi się Wam to wytłumaczyć, o co tutaj chodzi. Dlaczego? No tak jak powiedziałam, teraz podałyśmy trochę inaczej ten botoks, a mianowicie tutaj. I jak zaraz zobaczycie, ta część mojego czoła kompletnie się nie rusza. Natomiast rusza się wszystko tu. Ja jestem zdecydowanie bardziej przyzwyczajona do tego, że jednak ta część mojego czoła się zazwyczaj rusza, a nie rusza się z kolei ta część. Dlatego teraz mam nadzieję, że rozumiecie, że jak nagrywam film i skupiam się, żeby coś Wam przekazać, to myślę też troszkę nad tym, żeby jednak nie za bardzo, żeby troszeczkę kontrolować tę mimikę mojej twarzy, zwłaszcza tej jednej brwi, która no, podczas mówienia wyżej się podnosi. I powiem Wam szczerze, że no, tak jak mówię, no, nie jestem do końca przyzwyczajona do tego efektu. Czy mi się to podoba? Nie do końca, natomiast myślę, że przy następnym razie, kiedy już odpuści mi całkowicie botoks, wrócę do tego swojego starego sposobu. Natomiast teraz pokażę Wam, jak wygląda moje czoło, jak wygląda ten ruch i czy rzeczywiście ono się kompletnie nie ruszy. Dlatego przesunę się do kamery. Wybaczcie mi, że będę sobie tutaj spoglądać w podgląd i będę robić głupie miny, ale muszę to Wam jakoś zaprezentować. Także zobaczcie.
Podnoszę brwi. Staram się je delikatnie podnosić do góry. Także widzicie, trochę ten ruch tutaj jest. Jestem w stanie ściągnąć, widzicie, ściągnąć brwi, dlatego że też tutaj nic nie było przyblokowane tym botoksem. Ale, patrzcie teraz, to nie jest tak, że czoło całkowicie mi się nie rusza. Nawet możecie widzieć tu, po tych mięśniach, które pracują z tej strony. To czoło jednak się rusza, ale, tak jak powiedziałam, ta część tu, ta część, gdzie mamy ten główny mięsień, jest nieruchoma. No prawie. Widzicie to? Mam nadzieję, że wy to widzicie teraz na kamerze. Czekajcie. Zresztą widać nawet tutaj, jak ruszają mi się włosy. O. I teraz, zobaczcie, jak będę podnosić brwi do góry, robią się tutaj te zmarszczki, o których wam mówiłam. Widzicie to? O. Czekajcie, tu. To wcale nie jest takie proste, żeby tak sobie marszczyć czoło. O, tu, w tej okolicy. No dobra, mam nadzieję, że udało mi się tą jakoś wam pokazać. I teraz widzicie, że rzeczywiście ta część centralna czoła, ona się nie rusza, praktycznie się nie rusza. Ruszają się tylko boki. A tak jak mówię, ja jestem generalnie przyzwyczajona do tego, że mi się nie ruszają boki, a rusza mi się tutaj ta centralna część. To jest też, powiem wam, bardzo ważne, jeśli chodzi w technikach podawania botoksu, bo od tego, jak lekarz poda botoks, zależy też to, czy podniosą nam się powieki, czy na przykład opadną nam powieki. I w niektórych przypadkach lekarze bardzo często potrafią wyłapać, jak widzą jakiegoś pacjenta, że na przykład źle został podany botoks. Nieodpowiedni mięsień w nieodpowiednim miejscu i na przykład pacjentce opadły powieki albo zrobiły się tutaj takie pod oczami czasami, wiecie, takie napuchnięcia w tej okolicy tutaj. Zresztą sama to widziałam parę razy i wiem, że no tutaj przede wszystkim chodzi o technikę i podanie botoksu, nie tyle o ilość, ile o podanie go, więc to jest bardzo, bardzo ważne, więc miejcie poprawkę na to, że jeśli o mnie chodzi i film, który widzieliście, to była relacja przygotowana specjalnie dla was, podania większej ilości botoksu na całe czoło, czyli nie tylko w celu zniwelowania ruchu brwi, ale również wykładzenia tych zmarszczek, czyli to, o czym tak naprawdę większość kobiet i mężczyzn myśli, o czym myśli, jak idzie na ten zabieg, tak? Miejcie też uwagę na to, że ja specjalnie dla was przygotowuję takie relacje i niektórym zabiegom poddaję się, żebyście wy zobaczyli, jak to wygląda, a nie zawsze jest tak, że sama czuję się w tym jakoś specjalnie komfortowo. Natomiast zabieg z botoksu jest o tyle fajnym zabiegiem, że dosyć szybko mija. Przepraszam, a w moim przypadku, kiedy mam dosyć silną mimikę twarzy, botoks też szybciej odpuszcza. Co prawda nie wiem, jak będzie teraz, bo tak jak mówię, trochę więcej tego botoksu zostało tutaj podane, więc zobaczymy co i jak. Natomiast mam nadzieję, że teraz rozwiałam wasze wątpliwości. Już wiecie, o co chodzi. Jak to wygląda? Czy to czoło rzeczywiście kompletnie przestało mi się ruszać, czy dalej mi się rusza? Więc myślę, że to będzie tyle. A ja, słuchajcie, kończę. Wskakuję do wanny, zmywam makijaż i zaraz pokażę wam, jak wyszło ciasto. I gotowe. Zawsze się śmieję, że trochę to wygląda jak sernik. Ale powiem wam, że pachnie ciastem w całym domu. Więc teraz muszę poczekać chwilę, aż ostygnie, a później wyjmę je z formy. I będziemy jeść dzisiaj na kolację. Powiem wam, że to jest niebo w gębie. Ja lubię, kiedy jest jeszcze gorące. Dokładam sobie zawsze do tego świeże awokado z solą i z pieprzem. Max na przykład woli wersję na zimno. Kochanie, to co? Smacznego. Dziękuję, smacznego. I tak myślę, że czas najwyższy już zakończyć ten dzisiejszy vlog. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas. Do zobaczenia i przy okazji życzę wam zdrowych i wesołych świąt wielkanocnych. Buziaki, pa!
Buziaki, pa kochani, widzimy się już po świętach.